doszliśmy do wniosku, że z okazji Roku Rzeki Wisły warto byłoby się do niej jakoś zbliżyć bardziej, a mianowicie dotknąć jej namacalnie. I postanowiliśmy zorganizować morsową szkółkę dzielnicy Wisła. Taki nietypowy sposób kąpieli, bo prawda jest taka, że pływać w Wiśle nie można i to bardzo ważne z powodów bezpieczeństwa, z powodu tego, że nie ma wyznaczonych kąpielisk, ale przy odpowiednim zabezpieczeniu, za które bardzo dziękujemy, to już drugi sezon, kiedy stołeczne WOPR uczestniczy w naszych wydarzeniach oraz Komisariatu Rzecznego Policji, jesteśmy w pełni zabezpieczeni również przez służby medyczne na lądzie w postaci pogotowia. Grupa ludzi, najpierw pasjonatów, około 20-25 osób weszła w ubiegłym roku na początku listopada do rzeki. I chyba rozpoczęliśmy modę, tak naprawdę modę na kąpiele w Wiśle, zimnowodne kąpiele, czyli hartujemy ciało, ducha przy okazji też, ponieważ wybraliśmy sobie najpiękniejsze miejsce w Warszawie z przepiękną panoramą na Stare Miasto, na nowo wyremontowany Bulwar Karskiego. Obserwujemy zmiany, które zachodzą nad Wisłą na naszych oczach, ale z poziomu rzeki. Wchodzimy do wody i patrzymy sobie na Warszawę z poziomu właśnie płaszczyzny i tafli wody. Doszliśmy do wniosku, że warto pokazać, na czym tak naprawdę polega morsowanie. Otóż ta szkółka opiera się na tym, że za każdym razem, przed każdym spotkaniem traktujemy nasze wejście, jakby to było pierwszy raz. Jest wprawiony mors, który opowiada o tym, jak się do tego przygotować, jakie ze sobą zabrać rzeczy, jak się rozgrzać prawidłowo. Też mieliśmy to szczęście, że na pierwszym morsowaniu po dziś dzień jest z nami pani Katarzyna, która prowadzi rozgrzewki, jest profesjonalnym trenerem fitnessu, fitnesserką, która też jest zakochana w muzyce, więc to wszystko ze sobą świetnie gra, rozgrzewa ludzi. I w połowie, w zasadzie pod koniec listopada, teraz mamy już początek grudnia, ale pod koniec listopada udało nam się pobić rekord. W ubiegłym, naszym ubiegłym spotkaniu było już 326 osób w wodzie, co jest faktycznie znaczącym wzrostem. Okazuje się, że jest ogromne zainteresowanie. Profil, na którym informujemy o całym wydarzeniu, profil dzielnicy Wisło, pęka w szwach, jeśli chodzi o pytania i zainteresowanie. Dodatkowo robimy też wszelkiego rodzaju aktywności poza wchodzeniem do wody, gdyż doszliśmy do wniosku, że nie wszyscy mają jeszcze tę odwagę, może potrzebują trochę się przekonać, więc można przyjść na trening biegowy w trakcie morsowania, można przyjść na spotkanie z narciarzami, którzy przyjeżdżają z wesoła i zaprzyjaźniona grupa pokazuje, jak cieszyć się trochę zimą bez śniegu, bo narciarki to są takie narty biegowe, ale na kółkach. Chcemy też i zależy na tym, żeby każde to nasze spotkanie było trochę bogatsze o poprzednie i o doświadczenie, które zdobywamy. I na nasz finał wielki, który planujemy za tydzień, 8 i 9 grudnia, mamy zaprzyjaźnioną organizację, zaprzyjaźnioną fundację, która pożyczyła wózek z nadmorza i osoby z niepełnosprawnością mogą się do nas zgłosić i ci, którzy mają pewne kłopoty z niepełnosprawnością ruchową, będą mogły dostać się do rzeki i morsować razem z nami. Więc jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, zależy na tym, żeby pojawiał się nas coraz więcej. Przemiłą sytuacją jest na przykład to, że niektóre twarze widzi się nie pierwszy raz, tylko drugi, trzeci, czwarty i piąty i przychodzą do nas i zapraszają znajomych i przekonują się nawzajem, więc to wszystko jest to dokładnie, na czym nam zależało. Aktywnie nad Wisłą, kulturalnie nad Wisłą, dodatkowo też, żeby nasze działania związane z promocją i animacją rzeki były spójne. Połączyliśmy dzisiejsze na przykład spotkanie ze sprzątaniem w ramach kampanii dzielnicy Wisła, która trwa w wakacje. Uczymy, jak rozsądnie korzystać z rzeki. W tym roku oparło się to o trzy hasła. O niskie procenty, czyli po zmianie nowelizacji i odstępstwa od nowelizacji ustawy o zachowaniu trzeźwości, po lewej stronie i na lewym brzegu można spożywać alkohol. My mówimy, żeby robić to rozsądnie. Dbamy również o ten brzeg prawy, w którym największym problemem jest, a w zasadzie najpierw skarbem, czyli nasz naturalny las łęgowy, w którym naturalnymi mieszkańcami są przede wszystkim zwierzęta, ptaki i rośliny tutaj. I dbamy o to, żeby podczas ognisk, których jest bardzo często bardzo dużo, ponieważ warszawiacy zaczęli spędzać czas nad Wisłą już nie tylko latem, ale również jesienią i zimą, nie wycinać drzew, tylko rozdajemy drewno na ogniska. I trzecia rzecz, czyli taka najważniejsza, te śmieci, które są jednak przy tej eksploatacji Wisły dość dużym problemem, nosimy do śmietnika. Mamy taką modę, modnie jest swoje śmieci zabrać z powrotem do śmietnika, a nie zostawiać je nad rzeką. Przede wszystkim zauważyliśmy jedno zjawisko. Nikt nigdy nie zgłosił się z informacją, że się przeziębił, zachorował albo czuje się gorzej niż po poprzedniej kąpieli, więc na pewno odporność. Poprawiamy zdecydowanie odporność. Krążenie,
Jedynym obostrzeniem, które zabrania i powoduje, że nie można wchodzić do wody i morsować, to jest właśnie problem z krążeniem. Ale jeśli z krążeniem wszystko jest w porządku i nasze serce jest w porządku, wchodzimy do wody i korzystamy z jej uroków w taki sposób, że mamy energię do końca dnia. Też pojawiają się informacje na naszym profilu, w którym to ktoś opowiada, że tak, mu się spodobała te kąpiele, że jeszcze wieczorem sobie poszedł na basen. To prawda, inna temperatura wody, ale jednak woda. Też energia i pozytywne endorfiny się wydzielają. Widać, że atmosfera, która się tutaj stworzyła i ludzie, którzy się tutaj spotykają, zaczęli się ze sobą lubić, spotykać, więc jest dużo pozytywnej energii, którą zarażamy wszystkich tych, którzy nawet przypadkowo na spacer przychodzą w trakcie naszego morsowania. Znam osoby, które przyszły wyprowadzić psa, a następnego weekendu już przyszły ze swoim psem, ale wskakują do wody. W jakim wieku osoby mogą poddać się morsowaniu? Każdy, kto jest zdrowy. Dzieci oczywiście muszą za zgodą rodziców wejść do wody. Nie ma żadnych informacji, w którym to nie można wchodzić dzieciom do wody. To kwestia też oczywiście zdrowego rozsądku i odporności. Pewnie jest to jak ze wszystkim trochę krócej w przypadku dzieci. Osoby starsze również powinny wchodzić na trochę krócej do wody. Natomiast dość kluczową kwestią jest obserwowanie własnego organizmu. Jeśli czujemy się już niekomfortowo, szczypiona skóra, dochodzimy do wniosku, że jeśli tam jest bardzo zimno, po prostu trzeba wyjść. Tutaj nie ma żadnych zawodów, kto dłużej. Natomiast wiemy również o tym, że wprawione morsy potrafią wytrzymać nawet i 15 minut w takiej wodzie. I bezpieczeństwo nie jest już naszym problemem. Wisła jest wyjątkowo bezpieczna, jeśli chodzi o nabrzeża. Jeśli chodzi o rzekę, nadal jest niebezpieczna i będzie. I to trzeba sobie powiedzieć, że nurt Wisły jest chyba najtrudniejszy i najbardziej nieokiełznany i niepoznany jeszcze. Wiemy to również, ponieważ kontaktujemy się z mieszkańcami nad Wisłą i w Krakowie, i we Włocławku, i w Sandomierzu. I ta Wisła jednak u nas jest najszersza i może nie najszersza, ale najbardziej pewnie nieprzewidywalna. Więc przestrzegamy przed samozwańczym i takim prywatnym wchodzeniem do rzeki, ponieważ WOPR jest czujny, pilnuje nas cały rok, natomiast w takiej temperaturze to są dosłownie minuty. W wakacje również trzeba brać pod uwagę, że jest kwestia gorącego powietrza i zimnej, chłodniejszej wody. Tak naprawdę nie namawiamy do wchodzenia bez kontroli do rzeki. Natomiast jeśli chodzi o powietrze, trzeba zwrócić uwagę również na to, że nad Wisłą mamy świeże powietrze, ponieważ jest to korytarz powietrzny przez całe miasto. Tutaj zawsze to powietrze jest dużo świeższe.